zastępcę burmistrza pana Michała Bożywa, kierownika Wydziału Oświaty i Kultury przy Urzędzie Miejskim pana Stanisława Chojaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Warszawie pana Wróblewskiego, przewodniczącego Komisji Oświatowej pana Zdzisława Bielarza oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie członków Rady Miejskiej w Warszawie, a także rodziców i mieszkańców wsi Pudarków i Tyśmienica. Przewodniczący poświęcone jest likwidacji szkoły podstawowej w Tyśmienicy i bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Pawła Kowalskiego. Państwo, spotykamy się, jak rozumiem, po raz kolejny, dlatego że poprzednie spotkanie było dokładnie planowane z Radą Rodziców, ale jak pamiętamy, była też na nim obecna spora część mieszkańców Tyśmienicy, przynajmniej rodziców, którzy mają dzieci w tej szkole. Proszę Państwa, decyzja o likwidacji szkoły jest jedną z trudniejszych decyzji, którą na co dzień, znaczy nie tyle na co dzień, ile czasami zdarza się, że musi podjąć samorząd szkolny. Nie jest mi łatwo taką decyzję podejmować, czy powiedzmy propozycję takiej decyzji przedstawiać na obrady Rady Miejskiej. Ale proszę Państwa, jest to przede wszystkim podyktowane warunkami demograficznymi tutaj w Tyśmienicy. Jak się jedzie przez wieś, wieś wygląda zadbanie, schludnie, mamy tyle słupów, na których są bociany, ale niestety te bociany nie przynoszą tutaj potomstwa. W ostatnich 3 latach na wsi tutaj urodziło się tylko 3 dzieci. Przepraszam, w ostatnich 3 latach 4 dzieci. I to jest to przede wszystkim, co waży o tym, że z taką decyzją zarówno rodzice czy uczniowie, nie, rodzice uczniów, czy nawet sami nauczyciele musieli się konsekwencji liczyć. Jeżeli spojrzymy na prognozy demograficzne, to w przyszłym roku uczy się 49 dzieci, w kolejnym 43, ale już 2010-2017 jest 33 i tak aż praktycznie do 2014-2015, jeżeli w takiej dłuższej perspektywie musimy, jeżeli to sprawdzamy, to spada do 12 dzieci. Proszę Państwa, taka szkoła niestety, ale nie ma racji bytu, żeby się utrzymać w tym kształcie, na tych zasadach funkcjonowania, jakie jest w tej chwili. No to jest taka, że niestety koszt utrzymania dziecka w Parczewie to jest koszt w granicach 4200-300 zł. Tutaj w tym momencie szacuje się to na około 11,5 tysiąca, 12 tysięcy nawet. I będzie coraz gorzej. Będzie coraz gorzej. To, tak jak powtarzam, to nie jest łatwa decyzja. Przygotowując się do tej decyzji, musimy mieć na uwzględnie wiele czynników. Przede wszystkim to, żeby dzieci, które trafią do nowej placówki, jak najłatwiej przyswoiły sobie nową szkołę, w jakiś tam sposób nowe warunki otoczenia. Musimy przygotować warunki zatrudnienia dla nauczycieli, którzy tutaj, i również dla osób, które tutaj są zatrudnione. Musimy się zastanowić, co zrobić z budynkiem. To wszystko wymaga jak gdyby czasu i naprawdę dogłębnego zastanowienia. Decydując się na taką, a nie inną decyzję, chcieliśmy, by to wszystko, o czym mówię, zostało zrealizowane. W pierwszej kolejności chcemy, żeby dzieci, które uczą się tutaj, to znaczy tak, żeby przy szkole pozostał na tych samych zasadach, być może, że rozszerzonych w przyszłości, pozostał i funkcjonował oddział przedszkolny. Tak, żeby te najmłodsze dzieci dalej mogły uczęszczać do przedszkola tutaj na miejscu. Dzieci, które z klas 1-6, które w tej chwili są, będą dojeżdżać oddzielnym autobusem na godzinę 8.45, 8.50 do Parczewa. Po zajęciach bezpośrednio będą miały oddzielny swój autobus do tego, żeby wróciły do Tyśmienicy. To wydaje nam się, że pozwoli im w miarę jak gdyby bez większych może problemów, zawsze wiadomo, że to będzie problem, bo jednak i ta droga troszeczkę może stresować, ale uważam, że w konsekwencji jednak dzieci z Tyśmienicy niczym się nie różnią od dzieci z Jasionki, z Sowina, z Lasek, z innych wiosek, które już niestety, ale od dłuższego czasu muszą dojeżdżać do swoich szkół. Myślę, że tak samo i dzieci
z Państwa miejscowości znakomicie po jakimś czasie wpasuje się w tą sytuację. Ze swojej strony mogę tylko obiecać dodatkową pomoc tutaj Państwu, a mianowicie wiadomo, że wnieśli Państwo koszty jakieś tam z zakupu mundurków czy z zakupu podręczników do tych programów, które tutaj są realizowane w Kiświnicy. Ze swojej strony obiecuję tutaj, że wszystkie dzieci, które trafią do szkoły podstawowej nr 2 w Parczewie, otrzymają bezpłatnie mundurki, te, które obowiązują w szkole, jak również podręczniki, które będą musiały zakupić. Także ta wyprawka będzie sfinansowana z pieniędzy Urzędu Miasta. Natomiast nie chcemy też, żeby ten budynek niszczał. Wiecie Państwo o tym, że chcemy go zagospodarować pod potrzeby gminne. Chcemy otworzyć tutaj zakład opiekuńczo-leczniczy, tak żeby... O to tylko chodzi, budynek, nie ma przecież. Tylko budynek. Natomiast, no, proszę Państwa, no, coś trzeba z tym zrobić. Liczę, opieka społeczna kosztuje coraz więcej pieniędzy gminę, a w kolejnych latach będą to coraz większe nakłady, które będziemy musieli ponieść. Mówił Pan o ekonomii. Mam taki wydruk z powiatu barczewskiego, gdzie jedna gmina na swego mieszkańca posiada 1500 zł, pozostałe gminy 2000 zł. Gmina Barczew posiada na mieszkańca 3000 zł, gdzie w roku 2007 było 2000 zł. Na rok 2008 jest 3000 zł. Więc wzrosła suma na mieszkańca, ale likwiduje się szkołę, mówiąc o ekonomii. Nie rozumiem tego. Może Pan to wytłumaczy. Drugie pytanie. Pan, gdyby mieszkał w Kiświnicy, mają dzieci w szkole, czy byłby Pan za likwidacją szkoły? Proszę odpowiedzieć, tak albo nie. Trzecie moje pytanie to jest takie. To może nie pytanie, taka sugestia. Jest mnóstwo szkół opuszczonych na terenie powiatu barczewskiego. Czy nie można się porozumieć z inną gminą i stworzyć dom starców tam, a nie kosztem naszych małych dzieci? Dziękuję. Nie wiem, co Pan radny zawsze miał na myśli, mówiąc, że jest 3000 na jednego mieszkańca. Mógłby Pan sprecyzować, co to znaczy? Budżet gminy, Panie Burmistrzu, wzrósł do 46 milionów złotych. W roku 2007 Już rozumiem Pana tok myślenia. Przypadało 2000. Na 2008 podniósł Pan podatki, więc przypada 3000 na mieszkańca. Tak, to jest prosta rachunek. Więc jaka jest ekonomia, że się nie da szkoły utrzymać? Panie radny, jak Pan dobrze wie o tym, to, co Pan mówi, to jest czysta demagogia, dlatego że 48 milionów w budżecie zaplanowany na ten rok to są jak gdyby nasze pobożne życzenia, czyli wynikające z tego. Pan uszukał budżet, tak, Panie Burmistrzu? Tak? Panie radny, to jest, budżet nie jest oszukany. Tak, Panie Burmistrzu. Panie radny, ja Pana nie przekrzyczę. Ja mówię, tak jak Pan mówi. Zdaje Pan jest. Pan dłużej jest samorządowcem ode mnie, więc powinien Pan się lepiej ode mnie rozumować te sprawy. Budżet, te pieniądze są jak gdyby zaplanowane w budżecie, wydatkowanie ich. Większość z nich, tych środków, które z zewnątrz mamy pozyskać, a które rzutują jak gdyby na poziom budżetu, będą wynikiem tego, czy zostaną przeprowadzone w odpowiednim czasie konkursy, a w związku z tym pozyskane dofinansowanie na tych projektów. I tyle. Pan radny wie o tym, także mówienie o tym, że jest 3000 na jednego mieszkańca, jest kompletnym nadużyciem tutaj nawet interpretacją.